tym dyrektorem. Tak. Tylko ja pochodzę z Kalisza, a ja mówię, zaraz. To on cię wyśledził. To jako małe dziecko, tak, jemu się spodobał mój głos w dyskusji. Bo w tej dyskusji chodziło o to, że oni postawili taką tezę, że Chopin jest nieznany na świecie. I ja się z tym nie mogę zgodzić. No. Wiedziałem, że w wielu południowoamerykańskich filmach panienki grają Chopina. W tych melodramatach, w innych, wiesz, filmach. No, a on jeszcze coś bardziej pikantnego powiedział tym profesorowi. Mm-hmm. W sensie coś tam. No i tak po latach sobie przypomnieliśmy, że go znałem jako dziecko. I później się okazało, że znam naszego wspólnego przyjaciela muzykologa, który w Berlinie mieszkał. A on mówi, no ja jeżdżę często do Berlina. No i tak te się przeplatają teraz. Nawiązałem do tej historii, co mówiłeś, tego chłopaka, co na kul poszedł. Tak. I znam się tak dobrze na historii. Jutro piątek. Dzisiaj czwartek? I czwartek. Czwartek. Dobrze, się cieszę. No mów, kochany, bo tak, ja czekam, aż będzie weekend, tak, że do mnie nie będą wyzwaniały te banki. No, nie. To musisz jeszcze wytrzymać ten piątek. To już będzie, niestety ten czwartek. To może już w piątek się uczysz. Najlepiej, jakby już te święta były, wiesz, bo to jeszcze tydzień będą nas molestować. No będą męczyć, no co zrobić. No i mów o tym Ratterbundzie. I robią sobie te przeglądy, a później nie ma miejsca, żeby je obejrzeć. Mów. No. A ten Ratterbund jest profesorem muzyki w Berlinie i chyba teraz mieszka w Szczecinie, czy gdzieś tam. Nie wiadomo, czy żyje, wiesz. Jeszcze nie wiadomo, czy jak żyje. Profesor to tak. Niestety, 3 lata później zginął, bo ja tak nazywam, że zginął, no bo on chorował poważnie na serce, ten muzykolog, nie ten Ratterbund, tylko ten drugi. I on, udało mu się wreszcie taką trudną operację serca dokonać. A wiesz, dlaczego umarł? Tak. Bo się przeziębił. I jakieś były skutki. Bywa czasem, ale to... Sepsy, tak. Nie sepsy. Nabrał. Atakują człowieka. Tak jakby Popławski powiedział. Atakują te różne choroby. Atakują, tak. Atakują. I my nic z tym nie możemy zrobić. No już jak ten kościół katolicki atakował tych ludzi, to chyba już nikt tak nie atakował. No przede wszystkim palił ludzi na stosach. Palił na stosie.